Grupa artystyczna Zaradni zaprasza na bajkę, jak Radusia zimą poziomki zbierała. Dawno, dawno temu, gdzieś na końcu wsi była chata, a w tej chacie zła macocha ze swoimi córkami i pasierbicą, biedną sierotką Radusią. Ojciec Radusi pojechał za chlebem i słuch o nim zaginął. Jestem na nogach. Taka jestem zmęczona. Musiałam nanosić drzewa, wody ze studni. I taka jestem głodna, bo nic jeszcze dzisiaj nie jadłam. A tyle mam jeszcze pracy. To moja wstążka, a właśnie, że nie, bo moja. Moja, a właśnie, że nie, bo moja. Moja. Nie, nie, nie zabierz, nie, nie. No i co? I co zrobiłaś? Siostry, przestańcie. No, wszystko porozrzucacie, ja dopiero posprzątałam. No co? Chodź, usiądziemy sobie, sprząta. Sprzątaj, sprzątaj. Będziemy się bawiły. Daj mi tą wstążkę, już raz mówiłam, że to jest moja! Ale ja nie potrzebuję! Moje kochane! Mamusiu! Się, mamusia ma drugą wstążkę i już wam niesie! Mamusia was obydwie jednakowo kocha! Moje skarbeńko śliczne! Siadajcie i bawcie się, moje ślicznotki! A ty co tak stoisz? Marsz mi do kuchni upiec ciasteczka. Do kuchni. I posprzątaj mi tu wszystko. Szybko. Ale zaraz. Zobacz, zobacz, jakie tu są piękne korale. Jaka jestem piękna. Zobacz. Ale ja jestem piękniejsza. A właśnie, że nie. Zielone. Ojejku, ale one się poplątały. A ja wyginę stąd. Siostry, proszę, Natulu, proszę, chodźmy jeść. Marsz mi do kuchni obiad gotować, ale już nic, tylko by jadła, jadła, leniuch jeden. Muszę się jej pozbyć z domu.
Po co mi ta wiecznie płacząca i leniwa dziewucha? Może ją tak wyślę do lasu i nie wróci. Tymczasem na świecie panowała pani zima, a wraz z nią srogie wichury i dujawice pędzące po polach. Ja jestem pani Mróz. Zaraz wszystko skuję lodem. Zamrożę wszystkie wody, rzeki i strumienie. Zamrożę kwiaty i liście i szyby w oknach. I nikt nie odważy się wyjść z domu. Chyba, żeby zamarznąć. Tej sieroty żadnej pociechy. Jeszcze ją trzeba karmić i ubierać. Już wiem. Wyślę ją do lasu po fijołeczki. W taki mróz nie wróci. Radusia! Radka, chodź mi tu prędko. A cóż tam, pani matko? Przecież już jest tak późno, a ja jeszcze nie skończyłam zmywać. A widzisz ty, kochana Radusiu, jak tu smutno w tej komnacie. Brakuje mi tu pięknych i pachnących kwiatów. Myślę, że najlepiej by tu pasowały fiołeczki. Takie leśne. Idź więc do lasu i narwij mi tych ślicznych kwiatuszków. Ależ matulu, fiołki, zimą, przecież wszędzie śnieg leży i mróz straszliwy za oknem. Biedna sierotka odziała się w to, co miała i wyszła z ciepłego domu w szarugę, mróz i ciemności szukać kwiatów w lesie. Najtrudniej było iść drogą, bo wiatr hulał, szarpał i śniegiem w oczy sypał. Kiedy Radusia weszła do lasu, ten wydał się jak zaczarowany. Było jasno, śnieg zniknął i było jakby cieplej. To zbliża się do mego królestwa. Jestem panią lasu i nigdy nie spotkałam nikogo, kto by chciał przyjść do mnie z wizytą w samym środku zimy i w dodatku nocą. Ja jestem sierotka Radusia i idę szukać fiołku w lesie, bo zła macocha mi kazała. Fiołki? Zimą? Tego nigdy nie słyszałam. Wejdź proszę do mego lasu, bo tu zacisznie i ciepło. Ale fiołków to raczej nie znajdziesz. Idzie sierotka lasem, idzie i nie rozumie, gdzie tu można fiołki znaleźć, bo nawet wiosną ich tu nigdy nie widziała. Idzie i czuje ogromne zmęczenie i głód, bo od rana nic nie jadła. Usiadła pod drzewem, bo nie miała sił dalej iść i przysnęła.
iskry, wiewiórki, chodźcie tu szybko i przynieście orzeszki z dziupli. Po co ci orzeszki? Weź sobie sama, idź do dziupli, zjedz sobie, nie będę ci nosić. Już niosę, już niosę. Pomóżcie mi, bo sama tyle nie udźwignę. A co? Robimy piknik w lesie? Nie, siostro. Musimy nakarmić tą biedną sierotkę, bo widać, że już nie ma sił iść dalej. Ojej, faktycznie słabo wygląda. To może ja jeszcze szyszek przyniosę? No, co ty? Przecież ludzie nie jedzą szyszek. Możemy jej dać suszonych jagód. Taka mała i sama w lesie. Połóżmy jej to jedzenie. Niech się posili. I obudźmy ją. Niech nie zamarznie. My też zmykajmy do naszej dziupli, bo zimno okropnie. Ciekawe, kto mi zostawił to pyszne jedzenie. Ale teraz bardzo chce mi się pić. Jestem rzeką i chętnie użyczę ci mojej wody, byś ugasiła pragnienie. Dziękuję ci, pani rzeko, ale jest taki mróz i woda chyba zamarzła. Nie, nie całkiem zamarzłam. Idź brzegiem do źródła i tam jest wartka, niezamarznięta woda. Napij się, dziewczynko, odśwież i zbierz siły do dalszej wędrówki. Kiedy sierotka ugasiła pragnienie, dotarła na polanę, gdzie zobaczyła ognisko. Hej, a co ty tu robisz samiutka w lesie? Jest noc i zima. Jestem Radusia i szukam fiołków, po które wysłała mnie moja zła macocha. A ty kim jesteś? Ja jestem Rok, a tu śpią moi bracia miesiące. Powiedz no mi, sierotko, który z moich braci jest najpiękniejszy i najważniejszy? Wszyscy jesteście piękni i jednakowo ważni, bo każdy z was jest potrzebny nam i zwierzętom. Jestem styczeń. Kiedy styczeń najostrzejszy, wtedy roczek najpłodniejszy. Miesiąc styczeń, czas do życzeń. Jestem luty, podkuj buty. Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy jest najdłuższa zima. Jestem marzec, w marcu jak w garncu. I jak w marcu grzmoty, to zboża urosną ponad płoty. Jestem kwiecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata. Kwiecień, co deszczem rosi, wiele owoców przynosi. W maju jak w gaju, gdy kukułka w maju, spodziewaj się urodzaju. Jestem czerwiec,
czerwiec daje dni gorące. Kosa brzęczy już na łące. Jestem lipiec. Gdy w lipcu świeci słońce, to plaże są gorące, ale upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. Jestem sierpień, ciepły i gorący, ale spokoju nie chcę dać, bo każę orać i siać. Jestem wrzesień, chodzę po rosie i zbieram grzyby we wrzosie. Bo jak wrzesień, to już jesień. Wtedy jabłek pełna kieszeń. Jestem październik. I wraz ze mną myśli z ptakami na południe odlatują. Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna będzie zima. Radusiu, ja jestem listopad, a w listopadzie liście opadają w lesie i sadzie. A jak liście opadają, to ludzie znicze bliskim zapalają. Jestem grudzień i chodzę po grudzie. Idą święta, więc radują się ludzie. Czasem grudzień bywa śliski, bo już koniec roku bliski. Ponieważ jesteś taka miła i grzeczna, pomożemy ci znaleźć te fiołki. Niech więc kwiecień usiądzie na miejscu grudnia. A ty, sierotko, idź za te sosny i poszukaj fiołków. Dziękuję ci, kochany kwietniu. Dziękuję ci, kochany grudniu. Ależ drobiazg dla tej miłej i grzecznej dziewczynki. Idź spokojnie do domu, a jak będziesz znów w potrzebie, to przybywaj do nas. Ukłoniła się sierotka miesiącom i biegnie do domu. A nadziwić się nie może, że tak w okamgnieniu zrobiła się wiosna. I chociaż zimą, a wiatr tak samo dmie, jej nie jest zimno i droga jakby krótsza. To wszystko ze szczęścia, że udało się jej wykonać zadanie. Kto tam? To ja, Radusia. Ach, to ty. Jeśli nie masz fiołków, to wynocha. Mam, Matulu, mam. Zobacz, jakie piękne, pachnące. Proszę. No, no. Muszę przyznać, że prawdziwe. Córeńki moje kochane! Córeńki moje kochane! Wstańcie! Zobaczcie! Zobaczcie! Mamy prawdziwe fiołeczki! Leśne! Pachnące. Ja wezmę je do swojego pokoju. Właśnie, że nie, bo do mojego. Oj, daj! Uspokójcie się! No, no, muszę sprawiedliwie przyznać, że fiołki prawdziwe. Ale skąd je wzięłaś o tej porze? Czekajcie, ja wam opowiem. Sierotka opowiedziała, jak znalazła miesiące w lesie i jak jej pomogły, a opowiadaniu nie było końca. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
trzech dniach macocha znowu wysłała sierotkę do lasu, tym razem po słodziutkie poziomki. I tak jak ostatnio, sierotka opatuliła się w to, co miała i poszła przez las. Ale zima była jeszcze bardziej sroga i mroźna, a wiatr hulał po lesie. Jestem wiatr i uwielbiam wiać, wzniecać tumany śniegu, naginać drzewa i zmuszać wszystkich, żeby mi się kłaniali. Zmuszam też każdego, by zostawał w domu. Ale straszny wiatr. Nie dam rady iść dalej. Chodź tu, dziewczynko. Zapraszam cię do mojej nory. Tam jest ciepło i mam pełną spiżarnię jedzenia. A kim ty jesteś? Nie znam ciebie. Pardon, nie przedstawiłem się. Jestem pan Kret. Nazywam się Dionizy Kretowski. A ty, dziewczynko? Ja jestem sierotka Radusia i idę do lasu szukać poziomek. Macocha mnie po nie wysłała. Poziomek? Zimą? Nie widziałem. Ale pani Myszka coś o tym wie. Pani Myszko! Pani Myszko!